Dochody budżetu w pierwszym kwartale właśnie BRA były o 5 miliardów złotych wyższe niż planował rząd. Wydatki natomiast rosły wolniej i deficyt budżetowy się zmniejszył. Jeden z internautów skomentował ten fakt następująco. Można PiS zganić, pewnie, że można, ale oni nie kradną, a to w Polsce wystarczy. Racja, ale nie do końca. Główna jednak przyczyna sukcesu to nie zajmowanie się gospodarką przez rząd. Rząd zajmuje się sobą, czyli utrzymaniem koalicji, czytaj władzy. Przecież czytam, co jest, no. Oraz przede wszystkim lustracją. Problemy z lustracją tak pochłaniają rząd, że ten nie ma czasu i ochoty i ani potrafi zajmować się sprawami gospodarczymi. Gospodarką zajmują się ci, co się na niej znają, znaczy więksi czy tam mniejsi biznesmeni. Czyli dla każdego rządu mamy receptę na sukces gospodarczy. Nie kraść i ciągnąć lustrację w nieskończoność. I w ogóle nie zajmować się gospodarką. Ludzie i tak zarobią, bo mają tak wredną naturę, że się lubią bogacić. Może to naganne, może, ale tak już mają. Kolejnym przykładem potwierdzającym tę tezę jest sytuacja banku PKO BP, który też pobił rekord finansowy w pierwszym kwartale. PKO BP nie ma prezesa, nie ma w PKO władzy. W efekcie wszystko idzie świetnie, bo każdy z tych wilków na stanowiskach kierowniczych dybie na stanowisko prezesa i popiernicza z robotą jak tylko może. Czyli brak nadzoru powoduje wzmożoną aktywność pracowników. A jak już w PKO BP wybiorą prezesa, to niech on się nie wtrąca do działalności banku. Tylko niech się zajmie lustracją, ubikacji na przykład, wystrojem wnętrz, stanem rabatek przed siedzibą, a skoro już ma prezes być, to niech przynajmniej nie przychodzi do pracy i nie psuje sukcesu. To samo z rządem. Niech się zajmie sobą i lustracją i najlepiej niech się niczym nie zajmuje, bo jeszcze co spieprzy. A my se sami damy radę, prawda?